Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Cruise Ship Manager, Proszę państwa, jakie tu Chocki, Klocki, kurcze się odwalają, to normalnie yy, masakra, cudawianki. Zobaczcie, jak mi spadła reputacja yy, okropnie do 803 punktów, a to ze względu na dosłownie trzy rejsy, które wykonałem poza nagraniem w dniu dzisiejszym. Gdzie klienci byli totalnie, pasażerowie byli totalnie niezadowoleni. Tu co chwila jakieś rzeczy się działy, i no i tak to właśnie wyniknęło. Generalnie tak wygląda statek, ponieważ chciałem zmaksymalizować zyski, ale no niestety. Pewne rzeczy trzeba tutaj ogarnąć i przede wszystkim naprawić. I będę to robił zgodnie z sugestią jednego z widzów, który w komentarzach wręcz zaznaczył, pokazał, jak powinno rozplanować, jak dobrze byłoby. Rozplanować tutaj pewne elementy, żeby to funkcjonowało. Ja ci widzu bardzo serdecznie dziękuję za tę podpowiedź. Przepraszam, że nie pamiętam twojego niku, ale w locie to przeczytałem na, na smartfonie. No i później, kiedy przyszedłem tutaj do stanowiska nagraniowego, to mi uleciało z głowy. <laughs> nie było już czasu. No dobra, słuchajcie. Przede wszystkim my możemy na obecną chwilę przyjąć 46 pasażerów, ale to się za chwilę zmieni, ponieważ wiele tutaj rzeczy idzie do wylotu. Generalnie ktoś z Państwa tutaj napisał i w sumie słusznie, że trochę za dużo tych wypadków, trochę za dużo tych rzeczy różnorakich, które tutaj trzeba ogarniać, tych pierdoletów takich tak zwanych. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, bo część tak naprawdę rzeczy można byłoby zautomatyzować, tak żeby to załoga sama gdzieś tam dochodziła i tak dalej, choćby gasiła pożary. Na Cito zresztą i to chyba miałoby większą rację bytu. Ale, dobra, zostawiamy to na razie. Teraz tak, proszę Państwa, tutaj Widz napisał, iż Klatki schodowe powinny być rozlokowane po jednej stronie, po drugiej stronie i należałoby to zrobić w formie piramidy. Rzeczywiście, ma to sens i w ten sposób sobie zadziałamy. Natomiast zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Przede wszystkim, ja potrzebuję dokonać tutaj pewnych modyfikacji. Nie usuwam tych kabin, usunąłem tylko pojedyncze, bo one są dostępne dla nas, żeby je ponownie kupić. Natomiast. Te tutaj dwuosobowe nie, dlatego one zostaną. Niemniej jednak ja będę chciał ogarnąć troszeczkę inaczej pokoje tutaj kajuty dla personelu. Wydaje mi się, że ulokowanie personelu na właściwie ich pokoju na każdym piętrze będzie o wiele, wiele lepszym wyjściem z sytuacji niż. Skoncentrowanie ich tylko na jednym pokładzie, dlatego że niestety, kiedy coś się dzieje, to oni muszą zapierdzielać tutaj do wind, czekać aż te windy przyjadą, i dopiero wjeżdżać i re reagować. Będziemy działali schodami. Tutaj w ten sposób sobie poradzimy. I teraz tak, jeżeli chodzi o schody, no to przede wszystkim szybciej pójdą, tak, szybciej dojdą, że tak powiem. I będzie to miało większy, większy sens. Ułożymy to w ten sposób. Na razie zobaczymy, jak to się tam dalej będzie klarowało. Natomiast, jeżeli dałbym. Nie, ta restauracja musi wrócić tutaj. I zobaczmy dalej, jak by to miało wyglądać. Użytkowe jeszcze schody tutaj potrzebuję. No dobra. To by było z jednej strony coś takiego. Może to nie wygląda zbyt dobrze, ale to ma funkcjonować przede wszystkim. I wydaje mi się, że w ten sposób moglibyśmy sobie sprawę załatwić. Teraz tak. Hmm. Tutaj jeden pokój bym potrzebował przenieść. Jedną kajutę. Tak mówię, pokój przenieśmy tutaj. Może tak, tutaj na środkowym piętrze możemy skoncentrować tych pracowników, tę załogę w taki oto sposób. Teraz myślę, jakby tutaj ogarnąć temat windy, ponieważ winda też się przyda, ale jeżeli ja bym ogarnął to w taki oto sposób, że puścilibyśmy załóżmy tutaj. No, zobaczmy. Przenie przeniósłbym to tu. Jakby to się spisywało? No, jest to dosyć istotne, też, żeby oni mieli ten, yy, ten komfort, tutaj ci ludzie, nie? No i dobra, to byśmy mieli. Teraz tak, tutaj pub może być przesunięty do windy. Siłownia również, ponieważ tutaj również będę potrzebował klatkę schodową. Yy, zobaczmy, jeżeli dałbym tu schody. Okay. aha, to tu już mi się może nie mieścić. To nic, to nic, bo zawsze mogę to przełożyć na stronę drugą. Yy, na razie przynajmniej, tak? Zobaczmy dalej. Jeżeli bym tutaj te schody ulokował dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy po tamtej stronie, to już mi się to zaczyna nie spinać. A winowajcą są windy. Nawet jeżeli tutaj bym chciał, to, to już też nie. Kurde, felek. To by trzeba było ogarnąć. Z tym, że niestety nie uda się przenieść yy, maszynowni. I to stanowi właśnie ten problem. Hmm. 96 tysięcy mam na koncie, słuchajcie. I teraz, jakby to ogarnąć? Trzeba, trzeba pomyśleć. Trzeba pomyśleć, moi drodzy, bo. Później to się może zemścić. No, my nie możemy mieć tylko i wyłącznie klatek schodowych, tak, wszędzie, bo no, potrzebujemy również miejsca dla pasażerów. Jeżeli tutaj bym dał tę restaurację, to ona mi się wpisze tutaj, akurat. Natomiast pytanie brzmi, yy, czy to odpowiada tutaj? A tak, dobra. To możemy wypełnić lukę. Nawet, nawet dobrze. Ok, to to byśmy mieli z głowy. Teraz dalej. No windy mi zdecydowanie w tym momencie przeszkadzają. Hmm. Huh. Jeżeli by chcieć jeszcze inaczej troszeczkę ten temat ugryźć, jeżeli by chcieć bazować wyłącznie na windach, to załóżmy, można byłoby windy puścić tutaj, zostawić tutaj tę klatkę schodową na samym dole, tak? ale windy dalej puścić. Możemy też i w ten sposób spróbować. No dobra, to, to zobaczmy, sprzedajmy to, bo to możemy akurat sobie odzyskać pełną kwotę, tutaj tę klatkę zostawić. Yy, powiedzmy, te pokoje. Hmm, kajuty, przepraszam. To byśmy może. Przy, yy, to, to bym zostawił zaraz. To się, Aha, tu się nie pokryje. Kuźwa. Dobra, to zróbmy, zróbmy tak. Na razie. I teraz weźmy windę. Jeżeli ja bym chciał windę puścić stąd, tutaj. W ten sposób to zrobić, to coś już bym miał, tak? Teraz dokładnie podobnie zrobić tutaj, tylko że tu już jest problem z restauracją dla odmiany, bo mi przeszkadza, i ona się tu nie zmieści, ale zmieści się dobrze. Na razie ją tutaj ulokuję, ponieważ kombinujemy, jak koniki pod górkę. I ogarnijmy to dotąd. Dobra. Teraz tak, tutaj mam jeszcze jeden szyby windy, to mógłbym go przenieść tu. I tu już bym miał wiasty na ten pokład najwyższy. No dobra, to, to byśmy mieli, tak. Teraz dalej. Hmm. Teraz dalej. Wiecie co? Ja na razie przyniosę tutaj te, te kajuty dla gości, ze względu na fakt, że tu nie mamy znowu wjazdu z tej strony, ale możemy zrobić tutaj. I teraz pytanie brzmi, czy. Ja tę lukę jestem w stanie wypełnić pojedynczą kajutą, a pojedyncza kajuta ma odpowiednie, te same rozmiary co, co pokój dla personelu, więc... Aha, mógłbym, ale będzie przerwa, więc to nie jest efektywne wykorzystanie miejsca. Chyba, że... Chyba, że... Zrobilibyśmy to na innej troszeczkę zasadzie, a mianowicie... Przeniósłbym o jeden w lewo, cały ten szyb, to przełożę tu. Tylko, że ten dla odmiany tutaj mam teraz przerwę. Ale jeżeli bym chciał tę knajpę. Aha, dobra, czekajcie, to inaczej. No, wiecie co? Powiem tak. To jest pub, więc pub na dole mógłby być, ale czy tu mi się zmieści pokój? Tak. Dobra, to ja tutaj dam pokój załogi, nie ma, nie ma z tym problemu. Pokój załogi może tutaj być. Teraz tak, tego samego rozmiaru mamy siłownię, ale ona już tutaj się nie zmieści. To nic, to nic, un momento, przeniosę te pokoje. I teraz tak, tutaj siłownie, jeżeli bym dał. To... No nie zmieści mi się ten pokój drugi. No nie, 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 nie. Nie, ale za to. Czekajcie, knajpa jest troszeczkę dłuższa, więc jeżeli knajpę bym tutaj dał, aha. A, ty, panie mój. Kuzywa, no co za mogiel? Czekajcie, jeszcze raz to się cholerstwo nie mieści, no. To straszne to jest. Hmm. Jakby to ugryźć? A ten pokój? Aha, tutaj to, to w takim razie byłaby przerwa. Kurczę, blada, no. No powiem szczerze, łatwo nie jest, drodzy państwo, żeby to tak wiecie, żeby efektywnie miejsce wykorzystać, nie? No dobra, to nic. To to dajmy tutaj, to dajmy... Aha, to, to się nie zmieści. Cholera. A ty? Yy, też się nie zmieści. Jezusie. Dobra, jeszcze jeden tutaj damy. Ale to wtedy mi się na górze pokój nie zmieści. Aść ty kuźwa. I tak źle, i tak niedobrze. A ty się tu zmieścisz? Nie, też brakuje. Tu znowu będzie przerwa. A się cholera porobiło. Dobra, to jeszcze inaczej. Jeżeli bym w takim razie to sprzedał, to znaczy ja chyba źle zrobię. E, ale dobra, zakładając że byłoby to w ten sposób. No nie, bez sensu. Hmm. Jakby to kuźwa ugryźć? Huh. Jeżeli dałbym to tak... To co mi tutaj wejdzie? Nic mi tutaj nie wejdzie. Sprawdźmy. Powiedzmy, to przełożę tu. No to i tak będzie szpara. Kurczę. Mm, a dwa pojedyncze? Nie, no też nie ma szans. <słuch> Czyli powiem tak, no ten układ też jest taki, można powiedzieć, do kitu. To w takim razie jeszcze inaczej. Jeżeli bym zrobił może tak. Tu zostawił windy. To sprzedajmy. To także na razie. I są, chyba będą musieli drałować schodami tylko i wyłącznie. Dobra, tu by była winda. Załóżmy, tego się też nie, nie da sprzedać. To, to irytujące jest. No i weźmy schody, tak? Jeżeli bym chciał schody. Musielibyśmy to zrobić jakoś tak. To załóżmy, przestawiam. To także. I tu machniemy schody. I wówczas można byłoby to w ten sposób zrobić. No już coś tam się dzieje, tak? w wszędzie, schody. Ale dobra, no na razie patrzymy, badamy, co tutaj można ciekawego wyłuskać. No tu y znowu jest przerwa, tu już się zmieści pokój, powiedzmy załogi, ale tu już chyba nie byłoby to potrzebne w takim wypadeczku. Natomiast gdyby, y powiedzmy, zabrać to i wstawić dwa po prostu, po A nie, no to też będzie przerwa. Czyli to jest tak kuziwanie wymiarowe. W tym momencie. No zobaczcie, no tutaj to już będzie bardzo duża luka. A ten przynajmniej jest dwuosobowy. Hm. No, ciężko jest y, ogarnąć to. To znaczy, powiem tak, no nie musi być tutaj po jednej, po drugiej stronie schodów, tak? No, no nie, wcale nie musi być. Tylko że wydaje mi się, iż to wygląda w miarę. Y, w miarę OK. To jeśli przełożymy i dołożymy tutaj jeszcze schody. I sprzedamy te windy, jednak. A jeżeli by zrobić taki, słuchajcie, pion, co wy na to? Zrobić taki pion i jeszcze byśmy to troszeczkę zmodyfikowali, ogarnęlibyśmy to może. Aha, tylko że tutaj na górze to będzie problem, ale to chwileczkę zobaczmy. Przesuńmy to w ten sposób. Na razie. Dobra, czyli tak, tutaj to mogę przenieść na tę stronę. I teraz pytanie: Czy tu dwa pokoje mi się zmieszczą? Powinny. Powinny. Przymierzę, ten, ten nie. Ale dwa pojedyncze, tak z lekką przerwą. No to to mogłoby tak zostać, tak? I teraz i teraz tak. Tu gdzieś knajpę bym dał. Nie, nie może tutaj knajpy być. Tak bym ją dał. Tu gdzieś tutaj bym wywindował na górę. Za, za chwilę to my, kuźwa, będziemy mieli yy... zero pasażerów, jak ja tak będę robił. ale wydaje mi się, że to może zdać egzamin, jeżeli chodzi o prędkość poruszania się. Coś takiego? Ale kuźwa, naciapciałem. No ale tak, tu mają blisko do tych schodów, tu mają blisko do tych schodów, na sam dół, tak? No i tutaj mają jeszcze po środku. Ja wiem, drugi widzu, że ty miałeś coś zupełnie innego na myśli, zdaję sobie z tego sprawę. I generalnie, idąc Twoim tokiem myślenia, mógłbym usunąć załóżmy te schody. Oni by tędy weszli, tu by mieli blisko, tędy tutaj i też blisko. No, i dalej by sobie radzili w ten sposób, nie? W sumie, tak na dobrą sprawę, to można byłoby jeszcze zrobić inaczej. To te przełożyć tutaj na, na dół, tę również, i tutaj to przełożyć tu. O. Coś w tym stylu. To jeszcze lepiej, bo mogą sobie przejść i. No i w sumie dojść, nie? Z tym, że po drugiej stronie też by. Chociaż nie, no bo tutaj jeszcze mają środek, tak? Może by wystarczyło. Jeżeli to bym dał tutaj, to mało miejsca na cokolwiek byłoby. Chyba, że na szyb windy. <laughs> się kuźwa uparł. Eee, nie, 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 nie. No spokojnie, damy radę. To teraz jeszcze tak. Z rozrywki mamy tu siłownię za 16 koła. Jakby ją chcieć wkitrać tu, to też mi się nic nie zmieści. Ale tu mogę. To byłaby siłownia. Aha, siłownie to my mamy. Dobra, to, to już, 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 sorry, moja wina. Czyli tutaj nic więcej już nie ma. A usługi, restauracja, łazienka dla panów, nie wiem, poczul. Ale łazienka dla panów, tak? Ha, ha, ha. A to by i łazienkę dla pań trzeba było. Kurde, felek. Dobrze, chwileczkę. To jest duże. Tu się dwa nie zmieszczą. Ale między schodami jakby machnąć taką dwuosobową kajutę. Hmm. Dwuosobowa kajuta. Mało tego mam, szczerze powiedziawszy. No okej. Okay. Zróbmy tak, jak mówiłem na początku, przynajmniej tymczasowo. Dajmy po jednym pokoju dla załogi na każdym piętrze. Może blisko schodów? O, może to będzie rozwiązanie, słuchajcie. Może blisko schodów. To oni wtedy być może, bo gwarancji nie ma, ale być może będą szybciej docierać do jakichś tam wypadków, do jakichś tam pożarów Uf. i tak dalej. Czy ewentualnie. Czy ewentualnie, drodzy Państwo, do... jako room service Dobra, czyli tutaj byśmy mieli to tak załatwione, chociaż ten pokój. Hmm, no tutaj jest jeden. Dobra, naciapciamy, to i tak jest wszystko jeszcze do ogarnięcia. Mała kabina lewostronna. Musimy teraz wypełnić tutaj te luki kajutami. Mamy tylko jednoosobowe, tak więc to... Też nie za dobrze. Tutaj też by można było. Ile tam? 27 osób. No bardzo, bardzo malutko. Później to i tak będzie sprzedawane. Yy, a trzeba będzie to trochę lepiej rozlokować. 31 osób. No, mogłem przewieźć 46, tak? Ale zobaczymy. Teraz to wszystko trzeba będzie poprzepisywać. Tutaj pracowników, nie pracowników i tak dalej. Yy, dobra. Yy, zatrudnimy jeszcze dwóch pracowników. Yy, jakiś Zobaczymy. Dobra, niech będzie ten, i niech będzie ten. 18 na 18. Dobra, zaplanujmy sobie e, jakiś rest. A zaraz, e, może niekoniecznie, bo ja tutaj muszę jeszcze dokupić paliwa, tak, żeby mieć. No dobra, wezmę 30 tysięcy paliwa. O, jakie to drogie jest? I po ile tu jest to paliwo, cholera. Czekajcie chwilę. Nie no. Weźmy. Weźmy, słuchajcie, może. 15 tysięcy trochę taniej. I tu, nie będę brał. Trzeba będzie popłynąć gdzieś, gdzie. No gdzie jest blisko. Także tak to by wyglądało. I gdzieś, gdzie jest blisko. I tanio. A tu jest w Atenach tanie paliwo. No, to taki rejs wykonam. Ale to, proszę państwa, już wykonam poza nagraniem, bo to nie ma sensu w tym momencie. Albo dobra, to czekajcie. Eee, to troszeczkę dłuższy będzie ten odcinek. Cena biletu VIP. Tutaj to już się wszystko zgadza. Zobaczmy, ile my w ogóle na tym jesteśmy w stanie zarobić. Cholernie mało. Przy 31 osobach. No, prestiż jest taki, jaki jest. Niestety. No dobra, ciśniemy. Usługi statku jeszcze tylko. Tu wszystko jest posprzątane. Wypłyniemy. To trzeba tak w miarę, w miarę rozsądnie poukładać. Oczywiście. O, już coś, już coś. 7, już. przypisane już... nieprzypisane stanowiska pracy. Dobra, to chwileczkę, chwileczkę. No ale. A, tutaj, dobra. Będziemy mieli tak kucharz albo inaczej. Można to automatycznie jakoś rozdzielić. Tu sobie zwiększmy jakość. Restauracja, cena. Drugie śniadanie za darmo. No sz wielka szkoda, słuchajcie, że... Że tu nie można zautomatyzować pewnych rzeczy. To, to no naprawdę. Gastronomia 6. Michael Pera. Dobra, niech będzie. Dalej. Kucharz. Ester. Niech będzie. Dalej. Kelner. Obsługa gastronomia, tak? Marta. Niech będzie. E, I kolejny. Antunawet, czy jak to się tam kuźwa czyta. Niech będzie. Yy... Dobra, i to byśmy mieli. Czyli knajpa jest zrobiona, restauracja. Yy, teraz dalej. Tutaj mamy siłownię. Zorganizowanie i bezpieczeństwo. Ja myślę, że jednak Pitera z powrotem tutaj ogarniemy. Piter się sprawdzał, więc niech sobie będzie. Eee, w porządku. Dalej, tutaj pub. No, pub dosyć potrzebny. Barman Ester Kokonat, obsługa 4, gastronomia 6. Tu mamy jedną osobę. I tu barman drugi. Obsługa 2, gastronomia 6. No to myślę, że tę panią można dać, ok? to to byśmy mieli. I teraz czekajcie, bo jeszcze jednak knajpa gdzieś była fast foodowa i... Co się z nią? A nie, Aha, to to jest ta fast foodowa, to nie, nie, nie miałem drugiej restauracji. No dobra, ale trzeba będzie też pomyśleć. Większy statek by się przydał oczywiście. E, brak kapitana na mostku. Co ty pierdzielisz, jak kapitan jest? O, dobra, już mamy to. Hmm. No to płyniemy, drodzy państwo. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. E, miejmy nadzieję, że jako tako. No już widać, że ten ruch na tym statku jest e, płynniejszy niż gdy e, bazowaliśmy wyłącznie na windzie. No to, to się bardziej sprawdza jednak te schody. Może nie ma takiej wygody, tak, ale i więcej miejsca zdecydowanie zajmuje. Ale jakoś ten ruch jest płynniejszy, i jak widać, jak na razie nic się nie dzieje. Ale to jest dopiero 6% podróży. Ja bym to przyspieszył, bo to za chwilę coś się zesra na pewno. Tak, patrzę, patrzę. A myślałem, że tam coś. Nie wiem, czy ktoś żyga po tych łóżkach, czy leje, czy, czy, czy coś. Ale słuchajcie, no jak na razie, odpukać, no nic się nie dzieje, tak? 20. A, dobra, już się dzieje, czyli już już, proszę uprzejmie. Czyli tutaj mamy do ogarnięcia łóżko. No do, do, dobra, tutaj mi brakuje jednego pokoju personelu, ale. E, hmm. No zobaczmy. Dobrze, w porządku. Wyślijmy kogokolwiek na patrol, kogokolwiek dostępnego. E, Paul Wideira. No i co? I czy on. Nie to chciałem. I czy on idzie? Tak, idzie. Gdzieś idzie. No to dobrze. To przyspieszmy. Tylko gdzie on leży? I co ty doszedłeś, synu, czy. Doszedł. Dobra, jest. Jest, jest, jest. Już trzepię tutaj łóżko. Dobra, bo to nam też zależy słuchajcie na zadowoleniu gości. No przede wszystkim na zadowoleniu gości, bo to nam podbija reputację, tak? Okej, okay, coś jest brudne. Czyli tutaj trzeba wysłać. A ja bym tego teraz wziął. O. Chociaż bardziej sensownie chyba byłoby tego pola, bo on na tym samym piętrze chyba był. No dobra, ciśniemy dalej. No zobaczymy, jak to za chwilę będzie wyglądało. E, coś się zwiesiło. Czyżbym miał się nie dowiedzieć, proszę Państwa, co tu zaszło? E, najwyraźniej gra się zwiesiła. A czy pod escape'em będzie działać? Nie, nie będzie działać. No dobra. Słuchajcie, niestety, no tak wyszło. To ja się namęczyłem, kuźwa, a nie mam zapisu. <grych> to jest najlepsze. E, dobra. Sorry, wielkie, za coś takiego, co tu powstało. No ale to nie moja wina. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sesja komentarzy oczywiście należy do Was. Ja postaram się w takim wypadku jeszcze lepiej e, może to rozplanować, zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.